to będzie intensywny czas. Będą premiery, ale i powroty ulubionych spektakli. Teatr imienia Stefana Jaracza w Olsztynie zdradził szczegóły sezonu artystycznego 2024-2025. Pierwszą premierą będzie spektakl Mitologia Nieboginie w reżyserii Justyny Łagowskiej. Nie zabraknie też powrotów przedstawień, które po przerwie wakacyjnej ponownie zagoszczą na deskach Olsztyńskiego Teatru. Cała sztuka w sztuce jest taka, żeby stworzyć dosyć komplementarną, pełną ofertę. Repertuar teatru jest związany z tradycją naszego regionu, ale też odpowiada na potrzeby zarówno młodzieży, również tej szkolnej, jak i widzów dorosłych. Na samym początku nowego sezonu do Olsztyna zawita aktorska Ekstraklasa. Już 10 września ruszą 29. olsztyńskie spotkania teatralne. Ten sezon będzie też przełomowy dla Olsztyńskiego Teatru Tańca, który na stałe przenosi się na deski Teatru Jaracza. Chcemy wykorzystać, to nie jest dobre słowo, ale wycisnąć potencjał tutaj lokalnych artystów, żeby oni nie musieli wyjeżdżać z naszego regionu, tylko żeby cały świat przyjeżdżał tutaj do nas. Teatr chce wsłuchać się w głos młodzieży, dlatego powołuje Teatralną Radę Młodych. Jej zadaniem będzie wnoszenie do repertuaru nowych, świeżych pomysłów. Chcemy, żeby też ten głos tych młodych osób w jakimś sensie upodmiotowić, wsłuchać się w niego, żeby rzeczywiście młodzi ludzie też mieli możliwość powiedzenia, na co chcieliby przyjść do teatru, co chcieliby zobaczyć na scenie, jakim językiem ten spektakl powinien być opowiadany, aby trafiał do młodych widzów. Szczegóły dotyczące nadchodzących wydarzeń dostępne są na stronie internetowej teatru. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv